W ostatnim dniu roku przypada liturgiczne wspomnienie świętego Sylwestra I, papieża. Sylwester był z pochodzenia Rzymianinem. Urodził się za panowania papieża świętego Marcelego lub nawet wcześniej. Jego ojcem był prawdopodobnie kapłan Rufin. W tym czasie duchowieństwa nie obowiązywał jeszcze celibat. O jego dzieciństwie, młodości i wykształceniu nic nie wiadomo. Kiedy prześladowanie dioklecjańskie ze szczególną wrogością odnosiło się do ksiąg świętych w kościele i nakazało je niszczyć, właśnie Rufin przechowywał w tajemnicy księgi liturgiczne i Pismo Święte, należące do kościoła w Rzymie. Sylwester wstąpił na tron papieski po świętym Milciadesie w styczniu 314 roku. Zasiadał na nim bardzo długo, przez 21 lat. Po edykcie mediolańskim, kończącym erę prześladowań chrześcijan w Cesarstwie Rzymskim, podjął organizację kultu Bożego. Duchowieństwo chrześcijańskie zwolniono od pełnienia publicznych funkcji pozakościelnych. Decyzje sądów biskupich obowiązywały chrześcijan w poszczególnych okręgach, a niedzielę uznano oficjalnie za święto państwowe. Za pontyfikatu Sylwestra odbył się pierwszy sobór powszechny w Nicei w 325 roku. Ze względu na podeszły wiek papież nie uczestniczył w nim osobiście, wysłał tam jednak swoich legatów, a następnie na synodzie w Rzymie zatwierdził uchwały tego soboru. Przyjęto tam m.in. wyznanie wiary, które recytujemy w czasie mszy świętej, oraz ogłoszono dogmat o boskości Syna i Jego równości z Ojcem. Ujednolicono obchodzenie świąt Wielkanocy w całym kościele. Ogłoszono 20 kanonów prawa kościelnego, które obejmowały uprawnienia jurysdykcyjne biskupów Rzymu oraz określały sposób wybierania biskupów. Gdy Konstantyn Wielki ufundował Bazylikę Świętego Jana na Lateranie i Świętego Piotra na Watykanie, Sylwester I dokonał obrzędu uroczystej konsekracji obu świątyń. Odtąd każda świątynia była konsekrowana w podobny sposób. Według legendy to właśnie święty Sylwester pozyskał dla wiary matkę Konstantyna Wielkiego, świętą Helenę. Święty Sylwester I zmarł 31 grudnia 335 roku. Data ta wydaje się być pewna, gdyż spotykamy ją w najdawniejszych dokumentach. Jego święto bowiem obchodzono już w V wieku. Grecy obchodzą je pod datą 2 stycznia. Śmiertelne szczątki papieża spoczęły w katakumbach świętej Pryscylii, gdzie w VII wieku wystawiono ku jego czci bazylikę. Obecnie relikwie świętego Sylwestra I znajdują się niedaleko miasta Modena. Sylwester jest patronem tego miasta i diecezji, która ma w tym mieście swoją stolicę. Jest także patronem zwierząt domowych. Wzywany bywa w modlitwie o dobre zbiory paszy, a także o szczęśliwy i pomyślny nowy rok. Dzień świętego Sylwestra jest ostatnim dniem roku kalendarzowego, dlatego w kościołach urządza się wieczorem specjalne nabożeństwa, dziękczynno-ekspiacyjno-błagalne. Duszpasterze zdają wiernym sprawozdanie z całorocznej pracy w parafii. Znane są także w całym świecie zabawy sylwestrowe. Ikonografia przedstawia świętego Sylwestra w papieskim stroju pontyfikalnym lub jako papieża w tiarze i czerwonym płaszczu. Jego atrybutami są kościół, księga, trzyramienny krzyż, paliusz, tiara, wąż z księgą, smok u stóp. Módlmy się. Boże, Królu wieków, wysłuchaj próśb świętego Sylwestra, papieża, i przybądź z pomocą swojemu ludowi. Kieruj nim w życiu doczesnym, aby mógł osiągnąć życie nieprzemijające i prawdziwie szczęśliwe. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen. Kyrie eleison, Christe.